witam Państwa. Szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Tym bardziej serdecznie, że właśnie rozpoczęliśmy nowy miesiąc. Miesiąc czerwiec, a więc miesiąc serca, o czym za chwilę. Witam też bardzo słonecznie, przynajmniej w tym momencie, kiedy ten program jest nagrywany. Witam czerwcowo i oczywiście przedwakacyjnie i w atmosferze kończącej się następnej pory roku, czyli wiosny, bo wkrótce, pod koniec miesiąca czerwca, rozpoczniemy kolejną porę roku, rozpoczniemy lato, a lato to wiadomo, to wakacje, to wczasy, to coś, co na pewno pozwoli nam na to, żebyśmy odpoczęli, żebyśmy się zrelaksowali i żebyśmy też poznali innych ludzi, różnego rodzaju krajobrazy, a może, jeżeli kogoś na to stać, to kraje. Kochani, no właśnie słonecznie, chociaż tego słońca, jak wiem, troszeczkę jest za dużo, dlatego też bardzo proszę pomodlić się o deszcz. Ten deszcz jest bardzo potrzebny. Zobaczmy, trawa usycha na polach, rolnicy krzyczą, że będzie klęska żywiołowa, bo nie urośnie to, co posiali. Dlatego też tego słońca, owszem, jest troszeczkę za dużo, chociaż niektórzy mówią, że jest wspaniale ciepło, że można się odpalać. No ale jak to wiemy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kochani, jak już powiedziałem, rozpoczęliśmy nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, rozpoczęliśmy go niedawno, bo w ubiegłą sobotę, czyli rozpoczęliśmy go wczoraj, a zakończyliśmy też wspaniały miesiąc, najwspanialszy, jak to mówię, miesiąc maj, miesiąc miłości, miesiąc radości, miesiąc życia, miesiąc zieleni, miesiąc matur, miesiąc pierwszych komunii świętych, a nade wszystko miesiąc poświęcony Matce Bożej. Dlatego też właśnie o tym miesiącu pamiętajmy i zechciejmy właśnie, żeby te radości majowe przełożyły się nam na radości czerwcowe. Te właśnie radości, które też niechaj nam towarzyszą, bo przecież lato, czy słońce, czy wiosna to powód naprawdę do ogromnej radości. No oczywiście zapomniałem też powiedzieć, że witam też różowo. Zobaczmy te piękne róże, w które się skryłem, czy które tutaj są przede mną. One też świadczą o tym, że już jesteśmy w takiej porze roku, czy w takim momencie, kiedy ta przyroda naprawdę żyje, jak to się mówi, przepraszam za to określenie, pełną gębą. I z tego też się cieszmy i za to też Bogu dziękujmy. Kochani, no właśnie miesiąc czerwiec to jest miesiąc serca, to jest miesiąc poświęcony sercu Jezusa. Codziennie, kochani, w miesiącu czerwcu, nabożeństwa czerwcowe, chociaż nie tak uroczyste, jak w miesiącu maju, nabożeństwa majowe. Nabożeństwa czerwcowe to oczywiście litania Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętajmy, czy w kościele, czy w domu, czy w gronie rodzinnym, czy prywatnie, zechciejmy zwrócić się do serca, tego serca, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Niechaj to serce nam towarzyszy i wiemy, że to serce jest naprawdę symbolem czegoś bardzo ważnego. My nie wyobrażamy sobie życia bez serca, tego serca ludzkiego, serca Maryi, serca Jezusa, po prostu serca, które jest symbolem miłości i które jest także miłością. Kochani, no właśnie, jesteśmy w okresie zwykłym, tak zwany okres zwykły, per annum. To jest czas, kiedy to patrzymy na Chrystusa, który działa publicznie, bo jak wiemy, Chrystus żył na ziemi 33 lata. 3 lata to działalność publiczna, a 30 lat to tak zwany okres życia ukrytego. I właśnie te 3 lata działalności publicznej to czas Chrystusa, kiedy to naucza, mówi o Królestwie Bożym, głosi dobrą nowinę, Ewangelię, czyni cuda, spotyka się z ludźmi, różnymi ludźmi i tymi, którzy Go kochają i tymi, którzy Go także nienawidzą, o czym za chwilę usłyszymy z Ewangelii, bo tacy też byli, którzy na Niego czyhali i którzy posądzali Go o różne rzeczy. Kochani, no właśnie, dzisiejsza niedziela to jest 9. niedziela zwykła, w okresie zwykłym i gdy będziemy, bo gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Go zaczęli po drodze zrywać kłosy, na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, dlaczego oni to czynią w szabat, czego nie wolno. On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Wszedł do synagogi człowiek, był to człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek, a do nich powiedział: czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego, życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła,
dookoła z gniewem zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł: wyciągnij rękę, wyciągnął i ręka znowu stała się zdrowa. A faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda, zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zdradzić. Kochani, słyszeliśmy Chrystusa, widzieliśmy go oczyma wiary, który właśnie idzie z uczniami wśród pól, wśród zbóż. No i oczywiście uczniowie zrywają kłosy pełen ziaren, spożywają, bo byli prawdopodobnie głodni, a był to szabat, czyli święto żydowskie. No i wtedy Żydzi zobaczyli, że jak to można łamać szabat, jak można tego szabatu nie szanować, przecież tego nie wolno robić, co czynią twoi uczniowie. Wtedy Jezus na ten ich zarzut, bardzo mocny zarzut, odpowiada: to nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat jest dla człowieka, i dodaje: ja jestem Panem szabatu. Kochani, Jezus Chrystus jest Panem. Panem każdego dnia, Panem każdej nocy, Panem po prostu naszego życia doczesnego i oby także naszego życia wiecznego. On jest Panem. Pozwólmy mu na to, żeby o właśnie to Jego panowanie nad nami przekładało się na nasze wspaniałe życie, żebyśmy mogli być ludźmi coraz bardziej szczęśliwymi poprzez to, że On jest naszym Panem, tak jak jest Panem szabatu. Też warto zauważyć, że w najbliższy, proszę Państwa, piątek nie będzie postu, będzie można spożywać pokarm mięsny, ponieważ to będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W wielu parafiach odpusty, także w Suwałkach odpust parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego na nowy, czerwcowy, przedwakacyjny, rozpoczynający się tydzień. Oby to był czas błogosławiony, oby to był czas szczęśliwy, oby to był czas otoczony sercem Jezusa, które zostały przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, zostańcie z Bogiem.